Siemano, ziomale, z tej strony Wojtas, witam bardzo serdecznie na moim nowym kanale, który się nazywa Wojtas Passions i będzie to podobne, będę tam wrzucał podobne filmy jak na kanale Wojtas Fishing and Guitar, ale na pewno coś będzie innego. Na przykład to, że w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak Wisła Płock gra z Elverum w Lidze Mistrzów EHF w piłce ręcznej, więc widzimy się przy następnym golu. Jest gol Michała Daszka i słuchajcie, jak sami widzicie, oglądajcie, jak to się stało. Przepiękny gol, znaczy nie wyszło Daszkowi, ale teraz gra Elverum, zobaczcie. No i nie ma gola dla Elverum i Wisła wygrywa na razie jednym golem. Więc myślę, że ten mecz się dobrze skończy dla Wisły, ale jeszcze to jest niepowiedziane, więc widzimy się przy końcówce meczu lub przy następnej świetnej akcji. Jak widzicie, Wisła rozgrywa atak, więc nie wiadomo jak teraz się to skończy, ale życzę im, żeby wygrali ten mecz. I jest gol, słuchajcie, dla Wisły, tak jest, to jest dobre. Wisła wygrywa już 29-27, ale teraz kontra Elverum. Jak to się skończy? Elverum, to będzie chyba rzut na bramkę. Nie, jest rzut wolny, ale jest teraz przerwa w grze, więc słuchajcie, widzimy się już po tym czasie, ale już Elverum zaczyna rozgrywać akcję, więc widzimy się przy końcówce meczu, siema. Słuchajcie, jest timeout dla Wisły, ale to może się dla nas fatalnie skończyć. Jesteśmy w opresji i Wisła jest po prostu... Gra świetnie, przed chwilą świetna interwencja Adama Morawskiego, ale nie zdążyłem tego nagrać. Ale jak widzicie, Wisła ma czas i zobaczcie. Wisła już jest po czasie, ale już zaczynamy kolejną akcję, więc widzimy się przy golu, jak to zawsze. Wisły, słuchajcie, i wygrywamy znów, jesteśmy na prowadzeniu 30-27, prowadzimy z Elverum, ale teraz akcja, zresztą zobaczcie sami. No i Wisła atakuje, więc słuchajcie, to powoli odcinek zmierza się do końca. Więc widzimy się przy następnej bramce, ale jest gol dla Elverum i jest faul ataku. Jestem szczęśliwy, bo Wisła wygrała ten mecz 30-28 i cieszę się z tego powodu bardzo. To jest mój nowy kanał i zachęcam do subskrybowania chłopaków również. Linki macie do ich kanałów w opisie tego filmu. I zapraszam was do następnych filmów. No i to chyba na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć.